śmieciu i... Proszę, wybacz mi. Na 100 zł, widzowie. O. A mogę od walki po prostu szukać? No to ja mogę dać walkę, będzie chciał, nie mam problemu. Siemanko, czy słyszałeś o takich stronach CSGO Skins? Jeśli nie, jest to strona, na której możesz otwierać skrzynki, nawet i za darmo, korzystając z usług Daily Case'a, który jest kompletnie bezpłatny. Możesz również wziąć udział w bitwach z innymi graczami na stronie, korzystając z zakładki Case Battle. A jeżeli wygrasz skiny, które się nie podobają, zawsze możesz je wymienić w Exchangerze na skin o podobnej wartości. Pamiętajcie o kodzie Rybson, gwarantuje wam on 10% od doładowania i 2 zł oraz 10 groszy dla nowych użytkowników. Pozdro, link macie w opisie. Od rana. Ale nie powiem co wczoraj jadłem, ty sy syky. Nie zdradzam poufnych informacji. Dobra, siema. Duduś gra. Duduś gra? Gram. Ej, w ogóle zauważyłem, teraz wszyscy streamerzy losy odpalają z rana. Ale tak legit. Masz tak, Bruce Over rano, Arco Elia rano, Cingrof rano i wieczorem jest tak eventowo wszystko, no tak. Regularnie tylko wieczorem się odpala Kubon, Wysocki raz na jakiś czas, no i Kasego to samo. Wieczorem nikt nie streamuje Lola. Już nie gram jak Shini gra jednak uninstall, a skąd taka iga postawa, wytwy? No siema k***a. Siema, siema. Co tam wcześniej dzisiaj k***a? Ja dzisiaj dobry mu humor. Dobry mu humor? No. A wiesz, że mu humora normalnie można, w sensie nie polecam, ale to nie, bo na przykład w szkołach uczyli tak, że jak się zje mu humora to od razu dedek jest, nie? No, a kłamali nas. No, no. Ja wpierdolę. Moryś. Ale nie, raczej lepiej nie jeść, ale to nie jest tak, że jest insta-dead chyba. Bo ten, jak on ma? Sokrates w mu humor, tylko trzeba jakoś ugotować czy coś? Nie, no wiadomo, w ogóle nie wiem, czy tam zagłębiałeś tą wiedzę, ale nawet w polskiej kulturze są odniesienia, i to dosyć powszechne, do mu humorów, że my jako... Słowianie? Słowianie właśnie jedliśmy mu humory i to było część naszej kultury. O proszę. Oglądałem wczoraj ten materiał naukowego, był kot na temat płaczu. No. Nie wiedziałem do końca, ale... Wiesz na przykład o tym, że a propos płaczu, dzieci stosują płacz jako manipulację, żeby trzeba dostać jedzenie? No. No. To jest najprostszy, najsilniejszy bodziec. No. To pies szczeka jak coś chce. No ale w ogóle nie, właśnie nie oglądałeś do końca, a tam na końcu była ciekawa puenta też. To się spoileruje w sumie, że robili badania, w których... W ogóle, raz, że w ogóle łzy, takie, które płaczesz z powodu emocji powiedzmy, no. Nie? A z powodu tego, nie wiem, że ci wpadło coś do oka, to są inne łzy. No tak, tak. Bo te na przykład, no. Jak na przykład jest ci smutno, albo coś cię boli i płaczesz, to na przykład tam jest coś, co tam ma jakieś właściwości przeciwbólowe. Delikatne, ale ma, no. To jest to samo jak kiedyś na przykład pani z historii, dostałem 6 zadanie domowe i pani mi napisała, że wyczerpujące zadanie, wyczerpująca... Odpowiedź, coś takiego, nie? A, to akurat spoko. I mi było, no i mi było przykro, myślałem, że jakby pani się zmęczyła, jak to czytała. A to było jakoś, nie wiem, 4-6 no albo w gimnazjum i wiesz. I mi było przykro, bo pani się zmęczyła. Idę, z chłopaczkiem. Ja fiu, cipki dwie. Idź puszczać, jak to może przytrzymam. Ja, nie, no nie, no chyba 5 AP. Dobra, leży. Czemu ledwo podniosę handle? No nieprawda, nie ledwo, normalnie podnoszę, tylko ja wychodzę z założenia, które jest dość prawidłowe. Że po co mam od razu wlatywać jakieś ciężary i ma kulać technika, skoro mogę sobie zrobić parę serii na małym ciężarze i po prostu nauczyć się, jak prawidłowo wykonać ćwiczenie i dopiero potem będę podnosił ciężar. Wydaje mi się, że każdy nie, ma... Nie, odwrotnie, najpierw sprawdzasz limity, a później się uczysz ćwiczenia. No ale to po sprawdzeniu limitów już. Tak, sprawdzaj swoje limity. No handle, dwa handle 5 kilo, zagadałem się, sorry. Human benchmark. Ja nie mam dobrego time reaction. Ach. No ten temat, najlepsze są te maćki na siłowni, co robią techniką typu przykład na ławce, że pracuje wszystko oprócz klatki. Plecy, dupa na górze, zła technika, barkami, byle tylko wy... 10 kilo więcej. Tylko to się liczy, ciężar jaki podnosisz. Tak, głupia z tym first strike, co oni z nim zrobili. O wiele lepsze było to z tym burstem niż to co teraz jest. Teraz nas bardziej zbalansowali. Bo... No właśnie nie, totalnie OP, totalnie jest. Jak OP? Czemu OP jest? No, że ty możesz tak by ziomkowi zadać 0 obrażeń i dostajesz 15 golda. No dobra, ale to jest twoja kluczowa runa, która powinna ci przewagę jakąś w early dawać i nie daje żadnej przewagi poza goldem. I dla mnie to runa totalnie OP na linii. Musiałem zerkać, bo nie wiem czy nie padł. Oszalał belkozem. Chłopak z budowlanki na szlugu, elektryka, przepraszam. Ej, u was pozwalają normalnie wychodzić na szluga normalnie podczas lekcji? U nas był przypał zapalenie. Myślę, że Agurin ma jakąś depresję. Serio mówię. Taki ziom. Agurin, no. Ostatnio go wszedłem i tak smutny ten był poruszony. On mówi tak. Ktoś się go pyta, czemu aż tak mu zależy na tym, że mieć wysokie elo. I on tak siedzi taki smutny i mówi, że tylko dlatego ludzie go oglądają, nie? I to było takie, to nie było takie, wiesz, na żart, to było tak
przykre. Macycki, nie? Trochę się ulał Agurinem, no to fakt akurat. A w ogóle, o, ciekawostka na temat depresji ci powiem. No. Bo teraz ja czytałem też książkę, jakby ten temat podejmowany. Z naukowego punktu widzenia. Depresja to jest taki przewlekły stan zapalny całego organizmu. Nie tylko głowy. I jakby on jest bardzo złożony, ale zła dieta, brak ruchu i te inne rzeczy. Necromartin. Bardzo mocno korelują z depresją. Przede wszystkim właśnie zła dieta i w ogóle bardzo mocno koreluje otyłość z depresją, że ktoś, kto jest otyły, ma znacznie większą szansę na to, że wpadnie w depresję. No ale dlaczego tak? Ale jeżeli schudną, tak? No, no. To zmniejszają to prawdopodobieństwo depresji. Więc jakby to wszystko jest odwracalne, chłopaki, nic się nie przejmujcie. Tak, kocionerdziki? Łatwobie szerzysz? Nie, no to... Oj, chyba zjazd ma. To jest zjazd ma jakiś chyba, co dzieje? O, nie, on ale jest... Ale na przykład narkomanem jest. Zlators jest... wrakiem. Zlators tam w pewnym momencie leciał z narkotykami i jakoś tak zostało chyba. No, Zlators ma tak, że leciał w narkotyki, to już potem walił kreskę na streamie. Narkomanem został. I tak jakby jego kolega, żeby, wiesz, go zmotywował do tego, żeby wyszedł z tego, zaproponował mu, że dostanie 5000 euro, 1000 subów, jak wbije Challengera. A, i miał ark taki, że chciał, że brał estrogen i zmieniał płeć. Mówienie, że depresja nie istnieje, to tak jakby mówić, że nie istnieje jakaś poważna choroba, typu nowotwór. Wiadomo, że pewnie duża część nastolatków i tak dalej sobie wkręca to totalnie, nie? Tak jakby, że ma depresję i po prostu to jest dla nich wymówka. Ale są ludzie, którzy mają stwierdzoną. Ale wiesz co, bo jest to, że są stany przed, żeby do depresji doszło, musi tam mieć rzeczy być pewnie. No dobra, ale był taki okres, że to było modne, żeby mieć depresję, no, i nastolatki no. Tak jakby używały ale karty depresji jako, wiesz. Wiem, o co chodzi. Nie chcę, ale to nie chcę jest się... tak, że oni mogli mieć stan przeddepresyjny albo jakiś zapalny i po prostu już być osłabieni, zmęczeni i takie mieć różne symptomy tego, no nie wiem, i mówią, że mają depresję, chociaż jeszcze jej nie mają, ale jeżeli ten stan się przedłuży, to ją będą mieli. No to kogoś chodzi z depresją? Psychiatry? Najpierw możesz iść do psychologa, jak nie pomoże, iść do psychiatry, no. Jak wierzysz w to, że masz depresję, to wydaje mi się, że jest duży procent na to, że tak by większość lekarzy stwierdzi, że masz depresję. Wydaje mi się, widzowie, że aktualnie nie każdy psychiatra jest dobry, a większość nawet powiedziałbym, że... albo ty psychologów i tak dalej, no to... A co już trafić na Japczana, jako psychologa? No to on powie, że jesteś zdrowy, bo depresja nie istnieje i tyle. Ja idę. O Boże, my bad. To moja wina. Nie trafiłem! No nie znam tych krawędzi, dobrze, wiesz? Czy robi jakieś psychotesty? To jest na ADHD? Babka online mi robiła i mogę brać tego. Medikinet mogę mieć na receptę, ale nie biorę tego. Ale wiesz co, i może sobie raz spróbuj coś takiego. No, nie, raz nie, bo mi łeb roz... Stary, nie wierzę w to, że babka po godzinnej rozmowie online jest w stanie zrobić coś takiego, że ona mi jest w stanie stwierdzić, że ma ADHD po godzinnej rozmowie. Ja ci mogę to stwierdzić po 5 minutach, jak chcesz. No. Wiesz, jaki jest bardzo prosty sposób? No. A czy ja nie jest tak, że ja tutaj jestem lekarzem i mówię, że tak się powinno robić, ale wiem, że tak po prostu można zrobić. Musisz szczura fety wciągnąć. I co to, ja będę spokojny, znaczy, że jestem mam... No, picie, uśpić się do spania po prostu, znaczy się taki... Że o, nie mam ani siły spać, a normalnie ludzi tak wystrzela, że po prostu nie mogą wysiedzieć, nie mogą się zamknąć. I to nie ma jakichś negatywnych objawów, w ogóle nic się nie stanie, jak to weźmiesz raz. Czy się fetę? Czy medikinet? Nie no, bardziej medikinet lepiej, bo jest przebadany, sprawdzony, a feta to nigdy nie wiadomo, co tam ci dadzą. Mnie uspokaja czy przyspiesza, wiecie co, no Ola miała kiedyś medikinet przepisany, to sobie spróbowałem. No to mnie to przyspieszyło. Czy przyspieszyło. Nawet to nie jest takie przyspieszenie jak feta. Nie próbowałem, znaczy no nieważne. Kiedyś może coś tam się zdarzyło, ale to nie jest no. To samo, tylko to jest takie przyspieszenie, bym powiedział, nie fizyczne, a umysłowe. Z czego są najlepsze telewizory, panny? Bo w drugim mieszkaniu mam LG i mnie tak wkurwia. A to cię wkurwia. Stary, nie wiem, pilot jakoś chodzi, dziwny interfejs, nie wiem. Do interfejsu i mu się możesz przyzwyczaić, ale może masz stary model. Jest pykę. Ja żyję. O ku... blisko było. Mogą ci zdejmować? Mam barierkę, no mogą. Nie wiem, no co ja mam robić? Stać pod towerem w sumie trzeba. Oj, mamon. Mam go. Może próbować, no. Żeby ci najwał, nie? Uważaj. A miałem buba pół sekundy. A, bo ma konektor. O, widzę. Że nic nie robimy, to może czuk stroja. Za tyle pieniędzy, czego co ty wystrzelasz, to mogę nad niem. To piosenka jest tak ch**a. Nawet dla jaj tego nie mogę słuchać, serio, po prostu jest ch**a, po prostu. Tak, 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 ta piosenka jest po prostu ch**a.
Nie. Don't push! No to nie poczuj! Jak zaraz mu was zbije temu Ginowi. Ale dlaczego ty się, ditujesz na bocie? Stary, Twitch siedzi pod swoim towerem i ma falę minionów wielką i ty mi pisze zone him, a ja mówię freeze, a on pisze mi zone him i pinguje. Jak ja mam go zonować, kiedy jest ty pod swoim towerem, on jest... No po prostu już mnie to denerwuje, bo pisze głupoty ty. Ale hefalum na udyżał, k***a. No nie da się tak zrobić, kurwa. Źle, fuck! Zjebałem. Life could be dream, life could be dream. Nie. Mam erkę, ale nie będę walił. Dobra, tyle, nie? A czemu ty za mną biegłeś? Nie wiem, a czemu tak biegłeś daleko? Ty w ogóle, powiedz mi tak, co ty za flesza dałeś, kolego, może tak zapytam? No, żeby zdać agro z buu. Ty wiesz, jak działa Briar? Dostałeś tarczota, sfleszowałeś do tyłu, znowu biegłeś w tower, znowu dostałeś tarczota, no i później jeszcze jednego. Nie rozmawiam z tobą. Jak ty sobie jesz, gadasz, wszystko robisz naraz, to też tak. Jestem martwy, krzywo. No dobra. Ale nawet jak tego nie robisz, też tak robisz. Halo? Cztery dogs. Ale na tym brandzie. Na bardzie? Na brandzie? Tak napisał? Na brandzie. Pisał, że czterech psów dostał do drużyny. Jego matka go kiełbasą karmi. Subhumans. Właśnie go na League Partnerze. Nie związany porządek. Kobiecy Rybson też ma... on ma autyzm, nie? Tam jakiś, nie pamiętam co on ma. Tam też akurat może być to, że się wypowiada rzeczowo, a nie chodzi mu o rzecz. Ale nie wiem, bo nie dałeś przykładu, więc nie wiem o co ci chodzi. Hater, kretu 20. Chowy ma downa, przy zły. Co za debil. Co za k***a debil. Z Agnes jest dobra historia, bo w ogóle wiecie jak Agnes się poznała z Rafatusem? To ja tego nie wiem na przykład, dawaj. No Agnes z Rafatusem poznali się w kolejce po zasiłek. Serio? No. Śmieszne. No to bardzo śmieszne w sumie. To Ferrari krzesełko? No, przed chwileczką wytłumaczyłem, dlaczego określać ten fotel krzesełko jest umniejszający Golman. Robisz to celowo, tak? Bo nie rozumiem. Słyszałeś moją wypowiedź do Winereka? Jesteś takim f***ującym bączkiem, żeby tylko specjalnie nie pojmuję. A ma jakiś taki fotel z tyłu. No dobra, nie chce mi się denerwować na głupoty. Jakie to jest krzesełko? No co tu widzisz krzesełko? To jest dla ciebie krzesełko, tak? Fotel za 6000 zł. Serio ma fotel za 6000 zł? No to jest Herman Miller. Ja pierdolę. Serio? Ja go lubię. Krzesełko. Wiesz, to są tacy poważni ludzie, co grają te karcianki, jak oni się to mnie to strasznie bawi. Tak losowe. Mega... No, nie wiem o co w ogóle, że... Oni się o takie malutkie rzeczy denerwują tak śmiesznie, ale lubię go, ja go lubię. Oglądałem go trochę, jak grał i spoko się wydaje. Bardzo miły jest w ogóle, jak dla niego... W ogóle ja zauważyłem taką zasadę, że ci ludzie tacy na przykład, co Mamon albo coś, to jak jesteś dla nich miły, to oni są bardzo mili w ogóle. Ale wystarczy taka mała iskierka i oni się strasznie wkurzają. Skra niezgody rozpala płomień niezgody. Miałeś jakieś perypety z kotami, czy nie? Czy to nie ty? A może miałem, ale nie jak mi się teraz nie gada. Także. Może miałem. No właśnie, tak to. Dajmy FF i nie, nie mówmy, że możemy to wygrać. No co? Nie, ryba! Dajmy i nie mówmy, że możemy to wygrać, bo tak nie zależy nam na wygranej. No tak, tak swej. Tak. Jak ty się tak dasz deluzję masz. No to powiedz mi tak, skoro uważasz, że to nie jest to czemu się nie starasz? What? No a nie wiem, idziesz sobie losowo padasz, bo sobie ze mną gadasz. Albo się k***ujesz, że teraz chcesz wygrać, albo sobie Dobra, ty jesteś jakiś, ty jesteś tak delusional, ty jesteś k***a delusional w chuj. Ty zachowujesz się jak Bruce powoli, k***a. No, powiedz mi, czemu uważasz, że jestem delusional, to rozbij wypowiedź, a ja nie będę w dyskusji. No bo ja, jest na błocie, totalnie tryharduję, bo freezuję wave'a, k***a. Totalnie tryhardujesz? No. Freezujesz wave'a? No. No czemu padłeś sobie? No nie wiem, bo może przyszli. A, i mówisz, że jestem delusional. Bo ktoś się przyszedł, chłej, cię zajebał, ja mówię, że się nie starasz. I to jest deluzja. Brusica w ciebie wchodzi, wchodzi w ciebie brusica powoli. Ale ty mnie trolujesz i mówisz, że nie trolujesz. No nie troluję, bo nie... Mówisz, gierka jest winable. No bo jest! Jakiś dziwny... Ale no, co? No, ale pokaż, że jest i się staraj! No przecież k***a, przecież gram! Aha. Mam problem, że 23-latek z doświadczeniem robi sobie bekę z gościa, który wygrał na SKT. A ja nie robię beki, k***a.
Ja naprawdę. Nie trolujesz, nie ja masz teraz tatań. Ja się czuję trollowany trochę, o no, tak powiem. Ja tak czuję. No, Bruce też się czuje trollowany przez Overa. No, ale to wydaje mi się, że to nie jest adekwatne porównanie. No. Ja jestem Overem, a ty Bruce'em w takim razie. No i pójść na Reda dla mnie to jest totalny troll, jak coś, także. Bo jakby tam. Dobra, ale to jest coś takiego, że Kazik tam idzie. To albo go zostawiam samego na pastwę losu, albo no. Tam idę. No wiem, no mogłem go zostawić, no i mogłem. No i to być może. Masz rację. Stajesz klatkę na ryj, a tak to jak ja bym dostał klatkę na ryj, to pewnie bym padł w ogóle. No dobra, czyli kogo wina? Ja uważam, że po prostu albo takie rzeczy muszą być skoordynowane i obydwie strony muszą się zgodzić, albo po prostu takich rzeczy chyba nie robimy. No, znalazłeś pana... Wiem, że jest... da. Znalazłeś pana kota? Nie. No to idź szukać. Ja poczekam. To jakoś giga dziwnie, ale widzowie cały czas piszą mi o tym, że jest też... Dobra, rybco, znalazł z tą śmieciu ja dole. Ja pierdolę, o coś tam f***ił. Ja pierdolę. Ej, szczerze, takiej interakcji nie spodziewałem, k***a. Ej, nie spodziewałeś takiej interakcji, za ja myślałem, że coś sobie podmienimy. Oddam słupka, nie mogę, dokonać tego zakupu. Jestem zablokowany. W życiu się nie spodziewałem, czy... Myślałem, że coś powiem z tym głupi, czy coś, kurwa. Że to teraz to w kurwi. Ale ja się nie spinam. Ja mam tylko spermą. Za 5 dych mi się wydaje odpuści, za 5 dych odpuści. Przeszuję wam. Ej, można nagrać? A, nagranie jest dopiero 100 zł. Oficjalnie chciałbym cię bardzo przeprosić, Szeliga. Proszę, wybacz mi. Nie chciałem cię skrzywdzić. Myślałem, że sobie podjajcujemy. Proszę, proszę, wybacz mi. Przepraszam najmocniej. Oficjalnie chciałbym cię bardzo przeprosić, Szeliga. Proszę, wybacz mi. Dobra. Nie, serio, myślałem, że tak nie f***i o to. Nie, nie wiem, czemuś tak, myślałem, że tego, nie wiem. Taki whatever. Rybco, co ty, Szeli? Jajcowałem se tej. F***ing twoich jajców. Chciałbym cię bardzo przeprosić, Szeliga. Proszę, wybacz mi. Nie chciałem cię skrzywdzić. Myślałem, że sobie podjajcujemy. Proszę. Dobra. Proszę, wybacz mi. Przepraszam. A dlaczego się tak f***ił o to? K***a mać. O coś tak wkurwił. O coś tak. Jeszcze stówkę mu dałem! Ostro mnie totalnie! Nie! Kuju, mam te jego 100 zł! Co mam powiedzieć? Dzięki za 100 zł śmieciu, j***ny? No to mówię. Tak zwanym klasyczkiem. O, plute 100 zł! O! Psu! Kurwa. Na 100 zł, widzowie. O, patrzcie, o! O, o! O, kurwa. Drobniaki, kurwa. Teraz jesteśmy kutniam naprawdę. Chciałem go trochę przybejcić, ale nie chciałem, żebyś tak zdenerwował, kurwa. On się tak denerwuje o coś takiego, myślałem, że tematem spornym jest k***a konfident. Że od konfidentów nie wolno, a tak to ten nic nie cofał. I jakąś tam relację mamy z Szeligą, o patrz. Szeligą wchodzi, 70 wiadomości, jojo, siemanko widzowie. Dobra, oglądam sobie jak kerujesz. Siemanko widzowie, ale nakupasz tego lola. No patrz, no myślałem tak by, to nie jest tak, że losowo, nie? Musimy kiedyś zaraz zdarzać w lola, no myślałem, że tu jest jakieś ten, koleżeństwo, a tu a mogę walki po prostu szukać? No to ja mogę dać walkę, będzie chciał, nie ma problemu. On ma 60 kg waży. Z tym, czemu dystansu nie mam? W mam taki dystans, do jakiegoś Rybsona, co go nie znam, dystans to się ma do kumpli, kurwa. Patrz na to! On mi tu pisze człowieku, że chce wchodzić, że ten, siemanko, o, jaką masz rangę, gzyd, ja dopiero wracam. Nie wiem, nie, że jesteśmy kumplami, tylko że po prostu, to pod, nie wiem, to pod TikToka jest zrobione? Ja aż teraz się pogubiłem. U Błońskiego, Kacpra, no też nie zdziwiłem, że zostałem bana, ale Kacper tak mnie odbanuje. Ale z Szeligą, to tak przychodzi i tu pisze. Ale to chyba pod content, no nie wiem, to chyba pod content. Co robią u Błońskiego byłem niemiły. No bo to wychodzi na to, tak, z tego co ja rozumiem, że Szeliga tu wchodzi tylko po to, żeby się przyatencjonować, czy o co tu chodzi? Bo nie rozumiem. On żartował, mówi teraz? Nie, bo pewnie wchodziliście i coś tam pisaliście, jakieś głupoty. Nie wiem, dziwnie. Ja już więcej w interakcję z Szeligą nie wchodzę. Jesteś obrażony, nie wiem, zdziwiony taki jestem, kurczę, nie wiem. Nie, spokojnie. Ja żartowałem sobie z Rybsonem oczywiście, to był taki bajcik, spokojnie. Nie, on tak mówi po to, żeby mi wpierdolić potem, nie, to bez sensu, czy go mnie znaleźć na jakimś cloudem ma, czy coś. I pewnie tam nie rzuci byczek i potem będzie, że walki chce i tak dalej, że fikam przez internet. 100% tak będzie, ta. Modlitwa po łacinie, ojcze nasz. Po łacinie. Sanctifice tu nomen tu. Szeliga po prostu nie rozumie żartu na Twitchu. Ja mu jeszcze dałem stówkę, wiesz co, dałem mu stówkę, żeby ten, żeby nie było kwasu. Ja mam jakiegoś Rybsona, kto to jest Rybson, jakaś bieda umysłowa człowieku. No ale nie, no to w takim razie, ale wydaje mi się, że jakby i tak mamy klarowne to, że Szeliga tu wchodzi tylko i wyłącznie po to, żeby się przyatencjonować. Że może jakiś widz tutaj skapał. Skoro na 80 wiadomości człowieku typu hej, ksiemka widzowie, ale kerujesz, ale...
Pany skinek? Człowieku, co się działo, jak ciebie nie było? Kurwa mać! Nie wiem, ja ogólnie kota znalazłem, więc happy. A gdzie był? Gdzieś, albo w łazience, albo u mnie w pokoju, a bardziej u mnie w pokoju, ale sprawdziliśmy z Hiszpanem cały pokój, nie było go, więc kurwa, nie wiem. Do Szeligi napisałeś, że jest gejem? Napisałem do Szeligi, czy to prawda, no. Stary, tak się dziwne, że on się wkurwiło to. No właśnie, nie wiem, bo wiesz, ja myślałem, że tylko... ludzie będą jeszcze bardziej trollować. Ja myślałem, że chodzi tylko o frajera chodzi tylko, że wiesz, od frajerów, konfidentów nie wolno, to z tego nie odpukałem. Człowieku stówkę mu wysłałem, on do mnie zaczął... Wysłałeś mu stówkę? No tak, no bo myślałem, bo on się tak wkurwił, mówię, dobra ty, no nie chciałem, nie? Nie chciałem kwasu. Nie, no ale... ale... Wysłałem mu stówkę i powiedział, żebym wypierdalał. Ale to jest... Ej, dla mnie to jest dziwne, że wysłałeś mu stówkę tylko tego, że on się zdenerwował takie coś. Nie uważasz? Ja a nic takiego nie napisałeś przecież. No, ale ja jak wchodzę do kogoś, żeby kogoś potrolować, no to jakby wychodzę z założenia, że nie chcę nikomu zrobić przykrość. Jeżeli on się o to wkurwa, no to jakby no to jest jakiś temat wrażliwy, no to mówię, wyślę stówkę, żeby zrekompensować jakoś, nie? Ale to właśnie nie o pieniądze chodzi, nie? Właśnie to jest to. To jest właśnie osoba, która moim zdaniem średnio się na Twitchu odnajdzie, no bo nie można tak o wszystko spinać. Jest git, pan, o. Broń jak za flagiem leci, kurwa. Spoko. Jeszcze pałę mu zrobił, on nie chce chyba pały. Wiernemu idolowi może mi rzucić jakiegoś skinka, co? Oho, on jest tak wkur... On jest tak wkur... Przeczytał, nie odpowiedział. Idę stąd, ale dostanę w... Nie, a... Ja... Ole... Może zapomnij, kur... Zapomnij. Dziękuję za dzisiaj. Jutro, trzymajcie, elo. Pa.